Witam serdecznie, z tej strony Karoks, zapraszam do kolejnego materiału z gry Wiedźmin 1 na modyfikacji Powrót Brałego Wilka. Idziemy sobie zapolować na bandziorków, co to dziewczynkom się naprzykrzają. Siema. Spływaj, koleś. Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. Coś ci się we łbie poprzewracało, dziadu chędużony. Won, albo cię potnę. A jak już przeprosisz, zgłoś się do kapitana Vincenta i wyznaj mu, że jesteś przestępcą i podłą gnidą. Wyjmij mieczyk, przybłędo. Nie zabijam bezbronnych. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Jakiś taki... nawet z honorem, nie? O jest. Okej. Okay. Pierwszy ubity. Dobra, to była pierwsza. To było pierwsze. To w tą stronę będzie drugi. A już widać dziweczkę. Siemaneczko. Poszedł. Mam tu sprawę do załatwienia. Spieprzaj albo zatłukę cię jak psa! Spróbuj szczęścia. Brać go! Zdychaj! Dobra. Gdzieś tu był trzeci, nie? Dokładnie tak. Dobra, zapiszmy grę. Witam panów serdecznie. Hej ty, spływaj stąd! Nieładnie napastować kobiety. Znikaj, póki możesz. Ta pani jest pod moją opieką. W takim razie już jesteś trupem. Zadarłeś salamandro! Okej. Okay. Dzięki za pomoc, gościu. Za mało mi płacą. Dobra, to udamy się do karczmy. Okej. Okay. Tam jest baraninka. Drużny oprych, oprych. Czego? Przychodzę od Talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jakie zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry. A potem ślad po nim zaginął. Popytaj ludzi na bagnach. Tam znaleziono te fanty. O! Dowiedzieliśmy się fajnej informacji. Nie przesadzasz z tym, aby... Jeszcze nikomu nie... Dobra, myślę, że na razie takie rzeczy można odłożyć. Co ty? Dawaj mi pokoik. Śpijmy się na szybciutko. Zresztą pan baranina dalej sobie tutaj koczuje. My to coś wiesz ciekawego? Zardzista. O, jest Zoltan. Właśnie ciebie potrzebowaliśmy. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego?
Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? Bywaj. Okej, może on też coś wie? Jak życie? Nie narzeka. To spokojna praca. Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. Bywaj. No to może nie była najciekawsza informacja, jaką mogliśmy tutaj pozyskać. Ale... też nie jest najgorzej. Ema Carmen. Wróciłeś. Dzięki za pomoc. Mamy już spokój. Nareszcie same szefujecie. Zgłupiałeś? Opiekują się nami miejscowe chłopaki. Nie mogli poradzić sobie z tymi cudakami, to wzięłyśmy sprawy we własne ręce. No cóż, wasz wybór. To jak będzie? Mamy tu dla ciebie 200 orenu. Płać, nie kombinuj. Jak chcesz, twoja strata. Oto pieniądze. Dzięki. Wiedz, że naprawdę jesteśmy ci wdzięczne. Kurwy swój honor mają. Opowiem okay. Dziewczynkom, co dla nich zrobiłeś. Możesz liczyć na spory rabat. To fajnie. Bywa. Dostaliśmy rabat na usługi burdelu. Fajnie. Ile mamy pieniążków? 3700 niecałe. Zadania. Okej, mamy dowód niewinności Vivaldiego. To może od razu pójdziemy mu zakomunikować to. Ema. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie, może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. No to wychodzi. Jaki śmiech! Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Szkoda gadać! I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Oho, niechęć do partii rządzącej nawet w Wiedźminie jest. Masz może bramę tajemnicy? Mam. To resztki mojej kolekcji. Niechętnie się ich pozbędę. Nalegam. Znasz zasadę popytu i podaży? Podaj cenę. Cholerna niewidzialna ręka rynku. Niech ci będzie. Od niego będzie można kupić jedną i drugą księgę, ale na razie sobie darujemy. Ale pamiętam, że coś można było wykombinować, żeby... Chociaż dobra. Może kupmy od razu, bo się potem okaże, że on zginie, czy coś i będzie przypał. Te 400 orenów nas nie zbawi. Coś. Masz. Dobra. Przeczytajmy. Też ludzie prawią, że dawno, dawno temu na bagnie żył sobie mag. Dnie i nocy ślęczał nad księgami i menzurkami. Podobno szukał kamienia, który ołów zamieniał w złoto, wodę źródlaną w okowitę,
Słowem materię wszelką sublimuje. Nie podobał się bogom, bo w pysze swej sięgał tam, gdzie żaden śmiertelnik sięgać nie powinien. I tak pewnej nocy burza straszliwa powaliła wieżę czarownika. On jednak nową wybudował i czary uczynił, którym burzę spętał. Aż pewnej nocy ziemia sama się ruszyła i powaliła wieżę czarownika. On jednak nową wybudował i czary uczynił, którymi samą ziemię spętał. I tak ani niebo, ani ziemia nic magowi uczynić nie mogły. Aż pewnego dnia czarodziej zniknął. Jedni mówią, że ucznia przyjął i to go przywiodło do zguby, inni, że kobieta kres mu przyniosła. Jeszcze inni, że dzieła maga obróciły się przeciw niemu. Tak czy owak wieża stoi zamknięta, tajemnic swych strzeże, a co w niej ukryte, nikt nie wie. Dobra. 10 pierwiastków świata, 10 kamieni węgielnych. Z tych 10 powstało wszystko. Ty, który szukasz, otwórz oczy, wytęż pamięć, a odnajdziesz. Mądrość posiada ten, kto wie. Dokąd prowadzi ścieżka, którą podążasz? Podzieli się nią, gdy zapytasz. Ten, kto posiada wiedzę nad niezliczonym bogactwem, ma w sercu dar współczucia. Sam nie masz w sercu miłości, ma nią ta, która zna miłosierdzie i kochać potrafi. Jeśli byłeś ślepy, wytęż pamięć. Mroczna i niebezpieczna droga z niewoli do obiecanego królestwa. Potrójna bogini, gdzie widztwa matka starucha, trzy oblicza, trzy łaski, zrozumienie, siła, chwała, za cenę ofiary i modlitwy. Fundament ukryty głęboko w czeluści. Nie daj się zwieść błędnym ognikom. Gdy pokonasz śmierć, zdobędziesz nagrodę. Zwycięstwo można odnieść jedynie w walce z jego strażnikiem. Ten, który prowadzi przez meandry tajemnic, ofiaruje ci koronę świadomości. Na koniec tej drogi pojmiesz i zrozumiesz. I to, co zamknięte, stanie się otworem. Oto 10 nas. Mądrość czokmach, zrozumienie wenach, miłość kezat, uczucie tiperach, siła we wrach, zwycięstwo Netzach, chwała Otch, fundament Jetsach, królestwo Malkat, korona Kerat. Okej. Okay. Malkat. Nie to, tylko to. Malkat, czyli... Królestwo. A, czyli mamy Sefirę Królestwa już. Dobra. Myślę, że z tym odkryciem możemy się udać do Kalksztajna. Witam pana Kalksztajna. Jeśli chodzi o wieżę... Tak? Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mak mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko! To będzie przełom! Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu! Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę! Kalkstein, opanuj się! Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Dobra. Tyle, no w sumie obadamy. Pokaż mi swoje towary. O, księga minerałów. Mamy coś
Pas gintazy sprzedajmy. Coś drogiego. Pył śmierci. Myślę, że te kły bestii można sprzedawać. Zarodniki. No dobra, to by było na tyle. Co myśmy powinni teraz zrobić? Za mało mi płacą. Myślę, że chyba jednak trzeba będzie odwiedzić te wspaniałe. No to jest jakiś pucybut. Na zielono. Witam, szanownego pana. Witaj. Kim jesteś? Jestem pucybutem. Jeśli chcecie się pozbyć tego świństwa z butów, zapraszam. Moje honorarium to 2 oreny. No dobra. Ciekawe, czy to coś aktywuje. Pierwszy raz w zimie? Można tak powiedzieć. Opowiedz mi o mieście. Mamy kilka żywotnych problemów. W mieście obowiązuje kwarantanna z powodu zarazy. Po lasach i bagnach biegają wiewiórki i tłuką się z zakonnikami. Potwory mnożą się na potęgę. Mamy też sporo zwykłych i kilku nietypowych bandytów. Ogólnie rzecz biorąc, jak to mawiał pewien bard, zima przypomina bordel ogarnięty pożarem. Ciekawe porównanie. Interesują mnie nietypowi bandyci. Sprawa jest podejrzana. Ich poczynania mają charakter zachowań służb specjalnych. Jednakże z pewnością nie są powiązani z wywiadem temerskim. Działają brutalnie i skutecznie, głównie pod osłoną nocy. Nie wiadomo, jaki mają cel. Ładnie się wysławiasz, jak na pucybuta. Każdy ma jakąś tajemną historię. Ale moja nie jest ani ciekawa, ani warta opowiedzenia. Zajmę się butami i jakiś skromniś. Już nie zanudzam. Kurwa. No dobra. O, Zygfryd, dzień dobry. Geralt, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma. Kapitan zabronił wypuszczać. Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz, to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, wiedźmin, który ocalił Wyzimę przed straszliwym Kuroliszkiem. Bohater. Bohater? A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. O, proszę. Dzięki, Zygfryd. Niespodzianka w kanałach. Rycerz płonącej róży. Od stóp do głów unurzany w cuchnącej brei.
Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka, poradził sobie całkiem nieźle. I okazał rzadko spotykaną wdzięczność. No dobra, czyli możemy chyba wyjść finalnie na zewnątrz. Redański kupiec. Chyba posłucham Lojwardena i sprzedam mu moje udziały w kompanii przewozowej. Najemni strażnicy. Miecze na plecy. Wszystko śmierci z lupa. Narzekają na uchędzona halabarda. Miecze na plecy. Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Moja nagroda. Kupiec Lojwarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Tak? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, dziękuję ci bardzo. Nie zapomniałeś o czymś? No tak. Oto twoje 200 orenów. Okej. Tak? Szukam kamieni zwanych sefirami. Jest ich 10 i nie mam jeszcze wszystkich. Może interesujesz się dziełami sztuki i kuriozami? Wiem, o jakie kamienie chodzi. Kupiłem kiedyś jeden z nich. Sądziłem, że ma właściwości magiczne. Nie miał, a przynajmniej ja żadnych nie odkryłem. Swoją drogą, czarodzieje zdzierają za magiczne badania jak za zboże. Może zechcesz mi go sprzedać? Mam sprzedać Tiperat? Przywiązałem się do tego kamyka. Oferuję dobrą cenę. Powiedzmy 500 orenów. O ty, Hanie. Nie myślałem o aż tak dobrej cenie. Ale niech będzie. Noszę Tiperat jako amulet. Może... Braku... Nie śpiesz się. Tak? Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Interesy z tobą. No. Tak? Mamy coś ciekawego dla niego? Nie. Ale on miał części niebieskiego meteorytu na sprzedaż. Kupcy narzekają na utopce, a to my nad sprawiedliwkami. Jeszcze moja chędożona halabarda. Dobra. Gościu. Przewidzam. 5 orenów. Jest. Tak. I płyniemy sobie na bagno. W ogóle to jakaś ciekawość, nie zwróciłem uwagi. Stalowy, srebrny. O kurczę, ten srebrny ma tylko 10 obrażeń. To nie jest dobrze. Pary, utopce i woda w butach. To jedyne, czego mogę się tu spodziewać. O, Jezus Maria, się wystraszyłem tego wilka. Nie ma nic do roboty. Dziadek. Hej, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów? Jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze.
Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię... No dobra. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. Gdzie jest ta kapliczka? No dobra, to w sumie przejdziemy sobie taki szlak. Trochę. Te rozmiękłe dziury w ziemi to chyba doły z gliną. Masakrowane zwłoki. Oho, coś się kwestią dialogową popsuło. Ja będę tu wrócić wieczorem raczej. Masakrowane zwłoki. Zanik i brosza salamandry. Przepołowiona. Ołtarz wody Janoi. To ciekawe. I tu mamy nowy krzaczek. Mianowicie Blackot. Fabrit Rubedo. O! Ciekawe. Napiszmy grę. No coś na razie za spokojnie tu jest. Tam jest wronie oko. Obelisk Otch. Okej. Okay. Tylko te najbliższe roślinki będziemy podnosić. Co ty gadałeś, że ty taki wolny? Na pewno szybszy niż Shani. Oho. Widzimy pierwszego potwora. Pierwsze parę potworów. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Jesteś wiedźminem, prawda? Niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale... Nie był taki uprzejmy. O! Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem. Ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. Okej. Okay. Posąg przedstawiający trzy różne kobiety. To mi coś przypomina. Ołtarz na Litala. Widzę chyba coś na kształt ołtarza. Jedzenie mamy wrzucić? Sefira. O, druga sefira. Trzy sefiry dostaliśmy. Co jest? Dobra, widzę, że tu dużo zimy, jak będzie. Chyba na razie tyle powinno nam starczyć eksploracji. Dziadek obelisk Tiperach. A to chyba mamy akurat tego Tiperacha całego. To może od razu wsadzimy. Ten obelisk wydaje się starszy niż bagna. Szkoda, że nie rozumiem run, którymi jest to zdobione. O, Hiperach to jest ten. To jest ten, co możemy odkupić. Fine Welt. O! O! Doły z gliną. A więc to tak wygląda. Vermilion Rubedo. O! Ciekawe. Dobra, ale my kompletnie zboczyliśmy z kursu. Trzeba iść chyba tędy. Zróbmy sobie save'a. Kolejny obelisk.
Czy taki posiadamy? Nie. A, jesteśmy w tej wiosce ceglarzy. To zbiorowisko chałup wygląda mi na wioskę ceglarzy. Gdzie jest mój kot? Obelisk, malk, coś tam. O, a taki mamy. Sefira połączyła się z obeliskiem. O, i to expa daje. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Głupia zabawa. A tam gadasz, dziewczynko. Pewnie się bawić nie umiesz. Trynóweczka. Waska. Co to było? Waska. Podróżny z daleka. Siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami. Utracił, a teraz poszukuje. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, białowłosy? Owszem. Był tu wcześniej inny wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał, o te nuty, o alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy, tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Dobra. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu zwierzy i strażniku. Dawno, dawno temu. Na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. A tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. No, fajne sformułowanie. Na szczęście zakochał się, spełniał każde jej życzenie. Ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham. Mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął. A wieża zamieniła się w ruinę. Nie zdziwię się, jakby to ona była. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. I? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją, mnie nie jest już potrzebna. No właśnie, skąd ona mogłaby mieć tą kartę, nie? Chcę. Bywaj.
Dobra, zapiszmy grę, bo ona też się pokaże, okaże jakimś przeciwnikiem nie do ogrania. No nieźle się zaczęło, nie powiem. No tak właśnie myślałem. I jeszcze tam pewnie dwie szóstki wpadną. Na życie. Ja pierdolę, no ja nie wierzę w coś takiego w ogóle. Nawet się nie cieszę, bo to znowu będzie miała szóstek, pewnie trzy. Da, jeszcze jedynkę jedną. No nie. I po ptokach pewnie. To jest jakiś żart! Jakaś wsiura! Pryszczami na mordzie ogrywa nas w kości. No przecież to jest niewiarygodne. No tak być nie może. Mały street. A ty co będziesz miała? Dobra. I do szóstek dorzucamy, bo ja wiem, że to się źle skończy. Dobra, są trzy szóstki. Wow! Udało się. Właśnie, Baska, mogę cię, możesz mnie przykimać? Chcę. Nie możesz. Czym to rozwitowa? Chcę. Kurde. No, ale tu kolejny obelisk. Nie, nie mamy takiej sefiry. Do ogniska musimy się w takim razie udać. Kurczę, nie w tym kierunku idziemy. Co ja robię? Biały mirtia, skurcze ziele. O, sporo zimejek. No w sumie... No, możemy podejść. Przy okazji to jest miejsce mocy. Ten piesek za nami tak podąża. Znaczy, no jakby nie miał nic przeciwko, tylko... żeby mu się nie umarło z tego powodu. Szkoda pieska. Tak musieliśmy kilka zgładzić. Wystarczy. Dawaj mnie to ognisko. Dobra, tak zrobimy. Idziemy do tych dołów. Dawaj, ej! Co to ma być? Ile was tu? Ja pierdzielę! Nie! W sumie tak, to przystań mieliśmy przecież oczyścić. Nie! Co robisz, Geralt? Dawaj, 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 dawaj. To nie dość, że te doły musimy oczyścić, to jeszcze tych. A to naprawdę nie są prości przeciwnicy.
Nas tłuką jak... Pierwszy. Kurde, pojedynczo tylko tak damy radę? Naprawdę? No żeby jeszcze pojedynczo można je wyciągać, to wtedy tym mieczem może bym je tłukł. Ale w takim przypadku to nie ma większego sensu chyba. Bo jak na nas się rzucą dwa albo trzy, to... Biegnij, biegnij, biegnij. Co ty robisz? O, właśnie. Biegnij, gościu. Naprawdę, jeszcze nie zrobiłeś finishera? Ja pierdziele. Okej. Okay. Dobiliśmy poziom. Oho. Fajnie, fajnie. Dobra, został ostatni. Nie! Uff. Dobra, od razu wypijmy sobie wodę. W ogóle zlecenia na jakieś języki. Tych zjebów są. Teraz pytanie, no nie możemy zamieci użyć, bo będziemy mieli obniżony ten. Ale sobie zrobimy jedną rzecz fajną. Bestiariusz. Utopiec. Podatność na srebro i podatne na próby powalenia. Utopcem skuteczniejszy jest styl silny. Dobra. A my musimy topielców w sumie jeszcze polować. Pierwszy. Tak będzie bezpieczniej, jak sobie je pojedynczo będziemy wyciągać, niż biegać z całą armią. Okej, okay, drugi jego mój biegnie. Kurczę, wam powiem, że boostowanie tego Arda wcale się jakoś nie przyczyniło fajniej. W sensie, jesteśmy w stanie ogłuszać za każdym razem praktycznie te zwykłe potwory. Natomiast problem polega na tym, że on kosztuje tak dużo energii, że zanim my to naładujemy, to lata mijają. Dobra, ile tam jeszcze czterech jest? Następny jegomość, zapraszamy. Ten, co chciał uciec spod ręki kata, nie ma czegoś takiego w Żydalu. No, tylko ten trupi jad dropią, to jest dziwne. Jakiś mózgów nie powinny też dropić, z tego co kojarzę? Nie, troszkę więcej ich tutaj jest jeszcze. O, zdecydowanie troszkę więcej. O kurde! Dobra, zapraszamy następnego. Trochę męczące jest to, że... Jesteśmy za słabi, aby móc sprostać wyzwanie, żeby je po prostu zatłuc. Dobra, idą dwa. Może... O kurwa, idą trzy. O kurde. Dobra, udało się ubić chłopka. Dobra, kawałek jeszcze uciekniemy. Okej,
Serio, nie powaliłeś go? O panie! Hardkorowo trochę tu było. Ale przynajmniej jakieś tempo mamy lepsze troszkę. Okej. To ty, mam nadzieję, że tym razem dasz się powalić. Nie, wracaj tu. Co on robi? No głąby wy zapyziałe. Tam jeszcze jakieś dziwne dźwięki dochodzą. Tych dołów. No nie, no czemu go nie sfiniszowałeś? No co za zjeb. Halo? Naprawdę? Przecież nie wykonał żadnej animacji ataku. No nie wiem, to niektóre potwory to chyba samym patrzeniem nas zabijają. Dobra, runda. Trzecia. Hard jest, na pewno jest. Dobra, brawo. To jeszcze parę ich tam jest do ubicia. Dobra, mamy kolejnych, o kurczę, dwóch kandydatów. Nie podoba mi się to. O i dupa. O, jeszcze dostaliśmy ciosa w plecy. Dawaj. Oho. Tam jeszcze kolejne wychodzą z wody. Co jest? A ja mam pomysł. A jak ja będę tak biegał im z tego dodawał obrażenia, to dużo mniej kosztuje. Ciekawe, czy jestem w stanie tymi zabijać. I no wracaj. Dobra. No, tak wiedziałem, że to gówno z tego wyjdzie. Ale zawsze zaryzykować można było. Dobra, tędy się zakradnijmy. Okej, udało się jednego ubić w taki normalny sposób. Dobra, udało się zaszlachtować. Ale z celoma naraz to my się bić nie chcemy. Możemy sobie Black Kocik podnieść. Dobra, na spokojnie. Piszmy grę. Pierdziele, pół odcinka będę czyścił te obo doły z gliną. Okej, pięknie.
Ubitet. Choć jakieś wskazówki nie powinniśmy mieć. Dobra, tam są jeszcze dwa utopce i chyba jeszcze dwa w wodzie skitrane. Tak właśnie myślałem. Że jeszcze tutaj się kurczę nie uda powalić, no przecież to jest... Ohoho, no zapraszam. Dobra. Nie ma co. Pauza, przerzucamy się na znak art. Tu jestem. Zjebku. Okej, jeszcze jeden. Nie, no jak to jest możliwe? Ta gra ewidentnie robi nas w konia. Noż kurde, i serio? Kolejna runda. No ja nie wierzę. Czemu to go nie ogłusza? Może go trzeba kawałek odciągnąć? Wow, nie tak blisko, ziomeczku. Udało się. Ale to nie wszystkie, no tak jak myślałem. Tam jeszcze są te dwa skitrane w wodzie. Ale jesteśmy coraz bliżej oczyszczenia tych dołów cholernych. Jeszcze ta jaskółka działa tak, jakby chciała, a jaskółka już nie działa. Jak nam nasz stan toksyczności? No dobra. Ej, no co jest? Przecież... Wszystko żeśmy tu pozabijali. Raczej. No dobra, idziemy do Waski. Dlaczego ludzie nie pracują? Macie jakieś kłopoty z potworami? Utrafiliście w samo sedno. W dołach, w których wydobywamy glinę, zalęgły się stworzenia mordujące robotników. Jak wyglądają te potwory? Jakby utonęli, a potem z martwych wstali. To prawdopodobnie utopce. Mogę zająć się tym problemem. Jesteśmy biednymi ludźmi, białowłosy. Nie mogę zapłacić więcej niż 50 orenów. Wystarczy. Gdzie mam iść? Idź w kierunku przystani. Na rozwidle. No dobra. Nie mówcie mi, że teraz tam się zespało nie drugie tyle tych zjebów. My się chyba pochlastam. Dobra, jesteśmy. Tu mały chłopiec przyszedł w ogóle. Co ty tu robisz? Drogi dla panów prostują się. Dzień jest bliski. Zmiataj stąd, mały. Któż jest ponad panami? Co to za brednie? Uciekaj do domu. Aha. To ciekawe. I powie, o co tutaj chodzi.
mam w sumie pomysł. Albo i nie mam. Może tu się coś pojawi? Tam jest topielec pojedynczy. Ciekawe, jak sobie z topielcem poradzimy. On jest silniejszy czy słabszy? Silniejszy, więc jak spadaje. O, dwa języki. Bo to za dźwięki dochodzą tutaj. Dziwne. Nie wiem, chyba trzeba iść do tego ogniska i się przespać, bo coś się ewidentnie zadziało niedobrego. Kurwa, tam jeszcze to mi wyskoczyło. Jakiś kokacydium. Gdzie ja jestem w ogóle? Ja pierdziele, ja nie chcę na razie walczyć z jakimiś kokacydiami. Zwłaszcza, że tej książki nie przeczytaliśmy dotyczącej tych lepszych, tych pierdół. Okej, mamy nowe talenty. Oczywiście brązowe. O jest. Co ja rozdałem? Dobra. To można cofnąć. Inteligencji przyściutko. To już tylko złote punkty. To igni też by wypadało w sumie chyba wzmocnić. Dobra. Sobie tak po... A, bo tu już jest chyba ten. Już za wcześnie, żeby one się respiły. Dobra, jeszcze raz sobie nockę ustawimy. Mam nadzieję, że to spowoduje, że będziemy w stanie jakoś walczyć normalnie. Zobaczymy, ilu ich tam jest. No i jesteśmy. Zobaczmy, czy to był problem. To stanowiło problem. No, wydaje się, że chyba to nie był problem. No to trochę dupa blada. Zobaczmy jeszcze, co tu dziennik mówi. A nie. To są już bezpieczne. Aha. Dobra, to może popolujemy sobie jeszcze na tych topielców. Dobra, co tam? Dawaj jaskółkę. Dawaj puszczyka. Idziemy zapolować na topielce. To będziemy języki. Kurwa, coś mi się tu respi dziwnego. Kokacydium. A zapiszmy grę. Zobaczymy, czy w sumie będziemy w stanie to zabić. Oj. Dobra, nawet do tego nie chcę podchodzić. W zasadzie możemy wypić tą miksturę kota. Zobaczymy, co to w ogóle daje. A, to tak działa. Ale zapomniałem o naszej toksyczności zajebistej. Okej, topielec namierzony. Na pewno, żeby był znak art. Super. Ile z ciebie wypadnie?
Też po dwa języki, czyli 5 byśmy musieli takich ubić. Dobra, kolejny topielczyk. Jak już się bawimy po tych bagnach, to chociaż zróbmy tyle, ile się da, żeby nie musieć tu wracać za szybko. Cmentarzysko golemów. O, proszę bardzo, 60 tych. Nie, żadne ognisko. Ale dobrze wiedzieć, że tutaj jest jakieś. Jakieś Bloodziggery. Myślę, że to nie jest na razie coś z czym... Łooo! Zostaw mnie, gnoju! Kurwa, tam kolejne jakieś to gówno. Zapiszmy grę. Dobra, jest to pielczyk. Wspaniale. Jeszcze jeden potrzebny. Kurwa, znowu to coś. Ile to nas będzie prześladować? Wygląda jak wejście do jakiejś groty lub jaskini. Myślę, że na razie darujemy sobie eksplorację jakichś grot i jaskiń. Odpalmy sobie ognisko na chwilę, żeby nam się zapisało na mapie. A my nie, co tu cała droga jest usyfiona tym badziewiem? Tam sawiska. Coś to pielca, jeszcze jednego byśmy chcieli znaleźć. Jarenbolt. Dajcie to pielca. O, bo my się wracamy w tamto miejsce, to niedobrze. Przy okazji na te wilki gdzieś musimy zapolować. Już w ogóle byśmy zrobili full compact. I byśmy byli w stanie może kupić tą zbrojkę. Dzień dobry. Ktoś ty? Swój. Jestem Geralt, Wiedźmin. Czy swój to się jeszcze zobaczy? Z kim mam przyjemność? Jarenbolt. Mówię w imieniu Drwali. Porozmawiamy? Mów, przybyszu. Macie jakieś zadanie dla Wiedźmina? Okolica jest niebezpieczna, ale szczęśliwie bestie nas nie atakują. Czyli nic. Może miałbym zadanie dla kogoś, kto nie boi się ryzyka. Zamieniam się w słuch. W kilku miejscach na bagnach rośnie dwugrot. To rzadka roślina w okolicy i właśnie zaczyna się jej okres kwitnienia. Rozumiem, że jest cenna. Owszem, wytwarza się z niej narkotyk. Gdybyś zechciał rozejrzeć się po bagnach za kwiatami dwugrotu, obaj moglibyśmy zarobić. Mam taplać się w błocie, narażać na niebezpieczeństwo, a potem podzielić się zyskiem? Tak, ponieważ powiem ci, jak wygląda ta roślina i u kogo ją opchnąć. Zatem pobawię się w zielarza. Świetnie. Kwiaty dwugrotu są czerwone, podobne do kwiatów malwy. Rosną rzadkimi kępami na całych bagnach. Można je sprzedać przewoźnikowi, znajdziesz go na przystani. Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem ziół, popytaj ludzi żyjących na bagnach.
Może mają lepsze oczy niż ty. Zabieram się do roboty. No dobra. Coś ciekawego się dowiedzieliśmy. O, jakiś obelisk. W wenach. Taki posiadamy? Posiadamy. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. A tam nic nie ma. Dobra, trzymajmy się dalej tej ścieżki, zobaczymy, gdzie w ogóle dojdziemy. W międzyczasie warto zapisać sobie. No i to pielca musimy odnaleźć. O? Druid, starszy druid. Zimejka. Wielkie drzewo, dziwne symbole, oswojone bestie, a nawet driada. Widać, zawitałem do gaju druidów. Krąg niechcianej mocy. O! Znak Irden. Jest to magiczna pułapka. Znak Irden spowalnia twoich wrogów. Wybierz znak. A po lewej stronie... O! Proszę bardzo, ile wilków! Z tego co kojarzę, to wilki zabijamy mieczem stalowym. Dobra, idziemy. O, poniosło mnie. Myślałem, że ja tak wykończę. O! Dobra, może lepiej sprawdźmy w bestiariuszu, czy to może jednak srebrnym mieczem. Bestiariusz. Wilk. Dobra. I stalowy miecz. F5. Chyba, że w ten sposób będziemy kombinować. Oj, oj, oj. Ciężki kawałek chleba z tymi wilkami, wam powiem. Taką całą grupę wypierdzielić. Staram się jaką taktykę przyjąć. Dobra. Pierwszy. Drugi wilczek. O kurde, dwa na raz. No chodź. Okej. Poszło nieźle. Ale co ty chowasz miecz? Ty poważny jesteś? No, chłop niepoważny. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Dobra, chyba wszystkie wilki zabiliśmy. Osiem, dziewięć.
A i tutaj też jest jakiś obelisk. Słucham cię, biały wilku. Czego nie posiadamy. Dzień dobry. Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Bywaj. No dobra. Druid, o, Jewin jakiś. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jewin. Porozmawiajmy chwilę. Tak? Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. No dobra. Tak? Dobra, opowiastki o elfach to chyba nie jest teraz istotne. O, i tutaj jest ten Fein Wit. Nie wiem, jak to czytać dobrze. Ale jest wilk. O kurczę, jeszcze więcej wilków. A myśmy tylko jednego chcieli. Jeszcze. Halo. Okej. Zlecenie gotowe. Teraz pytanie, czy ten znak Irden byłby nam jakkolwiek przydatny. W Wiedźminie 1. To był jakiś starszy druid. O właśnie. Dobranoc, Wiedźminie. Dobrze, to dobranoc. Panie stary gościu. Dobra, ja idę szukać jeszcze jednego topielca i wracamy się z powrotem. Te olbrzymy wyglądają, jakby zastygły nagle w trakcie wykonywania jakiejś pracy. To musiało stać się dawno temu. Dobra, nie ma rady, chyba trzeba zabić te wilki. No. Numer uno. Ale kurczę, ile on nam... Taki zjebany wilk, ile on nam obrażeń robi. To jest niepoważne. Dobra, jest drugi. Dobra,
Dobra, trzeci zabity. No czemu? Zrobiłem unik przecież. Jest czwarty. Chodź tu, kolego. Jest kolejny. Okej, wypadałoby coś zjeść. W ogóle nie regenerujemy. Dobra. O, wątroba bestii. Rebis rubedo. Not bad. Te parę wilków tam widzimy. Coś tam punktów doświadczenia jeszcze dostajemy za nie, ale... Tutaj mamy obelisk. O, Sefira mamy Sefirę. Się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Dobra, pięknie. Lutowanko. Mamy tego topielca ostatniego, to znajdziemy gdzieś, czy? Jak będziemy biegać bez ładu i składu cały czas. Dobra, chyba w tym kierunku musimy się udać. Jezu, po co ja na ten most wlazłem? To nas trollował. Gul, 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 al gul. O jest. Takich atrakcji to nie potrzebujemy. My chcemy zwykłego, najzwyklejszego popielca na świecie. O, tam jest dwugrot. O! Jeden. Pięć płatków. I jest topielec. Super. Drugi. Ta budowla sprawia wrażenie, trzeci, jakby zawaliła się pod własnym ciężarem. Bagna nie są chyba najlepszym miejscem do wznoszenia czegoś tak dużego. Czwarty. Piąty. Okej. Okay. Ten topielec. On jest gdzieś tutaj. Pytanie, czy ja tędy przejdę do niego? Nie, ja pierdzielę. Dykaj. My chcemy po prostu topielca. Najzwyklejszego na świecie topielca. Walking. No nie, znowu coś się pokazało za nami. Ja pierdzielę. O, to za patologiczna miejscowa. Czemu tych topielców nie ma w ogóle? Musimy znaleźć jakiegoś, przecież to... Oho, tam też jakieś pokurwy. Jest wiwerna i zwłoki posłańca. Czy my damy radę wiwernę w ogóle zabić? Zobaczmy. Oho. Chyba nie. O, druga, trzecia. Fajnie, fajnie. Taka pułapka trochę dla nas. Katta na wyspie. To jest. Ja pierdzielę. W końcu udało się znaleźć tego cholernego topielca. Ostatniego.
No nie. Bez takich, no weź, ziomeczku. Dobra, idziemy go zabić. Mam nadzieję, że teraz nie odpierdzielisz czegoś takiego, Geralt. No. Dziękuję. Pięknie, od razu udamy się do domu Waski. I sobie z nią pogadamy. Na temat tego, że gliniane doły zostały już oczyszczone. Waska, daj Orenów co łaska. Chcę. A nie, jest poduszka. Pozbyłem się utopców. Okazałeś nam miłosierdzie, a ja cię oszukałam. Nie mamy pieniędzy. Nie możesz pozostać bez zapłaty. Weź ten amulet. To Kezat, symbol miłosierdzia. O! Bądź błogosławiony. Teraz możemy przygotować się na przyjście panów. Kim są panowie? Wodni panowie są potężni. Oddajemy im cześć. W zamian otrzymujemy łaskę tych, którzy pochodzą z przedwiecznej głębiny. Ciekawe. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to ryboludzie. Wodianoi. Jak śmiesz używać języka bluźniarców w stosunku do wodnych panów? To określenie jest obraźliwe. Oho. Dobra, babciu. No, obudź się. My byśmy chcieli odpocząć. To co było? Oto zagadka. Dobra, powiedzmy tyle, się prześpimy. Ja pierdzielę. O kurde, tutaj co za sekta. O właśnie, odnośnie sekty przypomniało mi się o tych, o tym liście, co w tych podziemiach jest. Będziemy mogli się tam wybrać, zobaczyć co to za miejscowa. W tym czasie, panie Jean-Pierre. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. I już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Nareszcie ktoś się zgłosił. Masz skóry? Mam. Proszę, oto 10 wilczych skór. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli nie, to chyba zostanę najemnikiem. Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem, to znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, Wiedźminie. Oho. Czy to była groźba? Bywaj. No dobra, kolejne zleconko wykonaliśmy. Pozdrowienia od Jarena Bolta. Przynoszę zioła. Nareszcie. Myślałem, że już się nie doczekam. Proszę. Oto 5 pęczków kwiatu dwugrotu. Tak jak było umówione. Oto 400 orenów i pozdrowienia dla Jarena. Nie zapomnę pozdrowić. Co? Przeczas. Okej. Jesteś gotowy? Tak. Płyńmy. Proszę mnie ładnie przewieźć. No. Pierko, załaduj się ładnie. O. Dobra, jesteśmy na brzegu. No i 6 oreników.
Prawie za podróż się zwróciło. Declan Loivarden. Pojemnik. O, proszę bardzo. Do robienia petard się przyda. Witam pana Declana. Tak? Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak? Dobra, na razie nie będziemy kupować tej sefiry. Ile mamy pieniędzy? No już niewiele brakuje. Naprawdę niewiele brakuje. Do tego, aby kupić sobie zbrojkę. Kupiec. Gorzałka się trzeba się było zaciągnąć do straży. Na łapówkach od Loivardena zarobilibyśmy dwa razy tyle, co teraz. Wszystko śmierdzi rybami, nawet moja chędożona halabarda. O, jakiś pis dostaliśmy. Zadania. Dobra, idziemy do Zygfryda. Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Jakiej strażnicy? Proszę bardzo, miedź zakonu. Weźmy sobie. Coś jeszcze tu dobuchnie. Oho. Dawaj, browarki, dawaj. Nie wiem co to, ale dawaj. Zastanawiałem się, czy nie zechciałbyś wstąpić w szeregi zakonu. Przychodzę w sprawie ogłoszenia. Podejrzewałem, że cię zainteresuje. Masz dowód zabicia 10 utopców? Tak. Oto ich języki. Poczekaj, tylko zapiszę. 10 utopców. Dobrze. Proszę, twoje złoto. Okej. Okay. A. O! Dwie książeczki. Upiorek, Północnicach i Północnicach. To jest 500 golda do przodu. O ile dobrze pamiętam. Świat i płomień. W owych czasach zakon Białej Róży chylił się ku upadkowi. Mistrzowie i zwykli rycerze byli jednakowo skorumpowani, a przy tym pozbawieni wiary. Piernaty przedkładali nad walkę, a dziewki ponad modlitwę. Następcą Rudolfa Balarisa został Jakub de Aldersberg, człowiek wielkiej prawości i pobożności. Powiadają, że podczas konklawy Biała Róża w jego dłoni zajęła się płomieniem i święta trwoga chwyciła zgromadzonych. Jakub de Aldersberg miał jasną wizję reform i nie bał się wprowadzić ich w życie. Zmieniło to zakon, który od tej pory zwie się zakonem Płonącej Róży. Przede wszystkim wskazał rycerzom nowe cele. Mieli oni nieść pomoc wszystkim ludziom i chronić ich przed stworzeniami ciemności oraz potworami, do których Wielki Mistrz zaliczył również Skojatel. Okej. My coś tu jeszcze mamy ciekawego. Zadania. No zadań mamy dużo. Najpierw poboczne. Co kryje prawda? Trzy szpiki, walka na pięć, tajemnica Berengara. Wydocie do wrogów magista, powinien porozmawiać ze stróżami prawa w Wyzimie. Okej. To jest zakonnik, to co ja mam tak randomowo pytać ich? Niedługo awansik, nie będę musiał się już włóczyć. Nie bawię się. Widzę cię, nie kombinuj. Jak dobrze, że nie przydzielili mi nocnego patrolu. Dobra, ja mam pomysł. Mogę rzucić... Proszę o wybaczenie, panie, ale sprzedaż ty... Bywaj. O! Jak to? No to za bzdura. Dzień dobry, panie Vivaldi. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam dla ciebie wiadomość od Iwina. Od Iwina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Jej win na pewno ci coś obiecał. No spoko. O, ale poziom dobiliśmy, fajnie.
to jesteśmy biedni jak mysz kościelna i musimy chyba się pobawić w kości, żeby jakoś się odrobić. Czwórka, czwórka, piątka, jedynka, dwójka. No dobra. No, tak bym powiedział, bez strzału. No to tu musimy na niezłym farcie polecieć. Ja pierdolę. Dobra, wiecie co? Zakończymy sobie już ten odcinek, bo jest wystarczająco długi. Ja was zachęcam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania. Ja sobie poogarniam tych wszystkich gości, z którymi już graliśmy dotychczas, żeby troszeczkę kasy wygrać. Zrobię to poza odcinkiem, bo już wydaje mi się, że tylko będę pokazywał te gry, których jeszcze nie odbyliśmy z jakimiś nowymi zadowowcami. Tak jak wspomniałem. Ja się z wami żegnam. Siemaneczko i do następnego.